Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dziś zgodnie z zapowiedzią pokażę Wam książki z serii Akademia Mądrego Dziecka, ale nie książki z dziurką, że tak powiem, które mogliście w poprzednim filmie zobaczyć, ale zupełnie nowe książeczki z serii Przesuwanych. Cudowna seria i moje dziewczyny, mimo że Tincia jest, no można by powiedzieć, za duża na takie książki, to ona równie mocno je uwielbia jak Oliwka. I tak, mamy W nocy. Pierwsze słowa w nocy. Jest to książeczka idealna dla dzieci najmłodszych. Bezpieczna. Wszystkie zresztą książeczki są bezpieczne, mają zaokrąglone rogi i sztywne, grube strony. Mamy tutaj miejsca na włożenie paluszka i bez żadnego problemu nam się wszystko w tych książeczkach przesuwa. Może przesuniemy ogółem te książeczki troszkę na bok. O, tak będzie wygodniej zajrzeć do ich wnętrza w nocy. Jest to seria edukacyjny Egmont. Bardzo Wam polecam serię książek z edukacyjnego Egmontu, bo one bardzo dużo dzieci uczą i przy czytaniu właśnie możemy się wielu rzeczy nauczyć. Tutaj mamy, zobaczcie, co porusza się po niebie. Spadająca gwiazda. Tak ona wygląda. Na przepięknym, nocnym niebie spada gwiazda. Tutaj mamy inne poruszające się po niebie rzeczy, czy też właściwie rzeczy, które na tym niebie możemy zobaczyć. Tutaj mamy nocne zwierzęta i mamy sowę, która rusza oczami. O, może kręcić nimi dookoła, ruszać. Góra, dół, na boki. Super sowa, która ma cudowne żółte oczy. Tutaj mamy o świecących nocą rzeczach. Świeca się, świeci świetlik. Wiadomo, nie tylko nocą, ale ogółem. Co się świeci? A tutaj to powinno być tak. Gdy zaczyna świecić, co zaczyna świecić, gdy zapada zmrok? Oczywiście latarnia na ulicy. O, tutaj idzie sobie chłopiec z pieskiem, pod latarnią właśnie przechodzą. I mamy jeszcze dalej, tutaj już mamy, co ubieramy, gdy idziemy do spania. A tutaj mamy do zasłonięcia zasłonę w oknie. I jeszcze jedna strona na końcu, taka podsumowująca wszystko, co poznaliśmy z tej książki, czyli wszystkie słowa. Wszystkie słowa i jest tutaj też pytanie, co świeci nocą i naszym zadaniem, czy też zadaniem dziecka jest wskazanie właśnie, co nocą świeci. Inne książki z tej serii. Wszystkie są super, więc mogę Wam już od razu powiedzieć w ciemno, możecie kupować książki z tej serii, bo są naprawdę, każda jedna jest super. Tak wyglądała w nocy, a mamy jeszcze młode zwierzęta. Młode zwierzęta, mamy tutaj koale, które się do siebie przytulają. I w środku mamy bardzo dużo zwierzaczków, dużych, małych, jak nazywa się kocie dziecko, które goni tutaj wełnę. Mamy malutkie zwierzątka, tutaj też ich nazwy wypisane, zierebie, prosie, jagnie, ciele. Tutaj kurczaczki z jajeczek się wykluwają. Cudo, po prostu cudo. O, przeskoczymy sobie kilka stron, wszystkiego Wam nie będę zdradzała, co tutaj się znajduje. Mamy zwierzęta polarne i jest tutaj masa zwierzątek, więc jeśli dziecko lubi zwierzątka, to na pewno się zachwyci tą książką. A dalej mamy strażacy, strażacy i mamy tutaj, zobaczcie, zajrzymy do wozu strażackiego. Co tutaj w środku się kryje? Już to sprawdzamy. Jest ubranie strażaka. O, zakłada hełm na głowę i jest gotowy do akcji, do wyjechania na akcję. Mamy tutaj remizę strażacką. Mamy, o, zobaczcie, tutaj jest strona, która się wysuwa. O, widzicie? Super rzecz, naprawdę super rzecz. Wysuwanki, przesuwanki, obracanki, cała masa różnych ruchomych rzeczy. Tutaj również nam się wysuwa w górę strażak po drabinie. Tutaj są pojazdy
I tak wyglądała Strażacy, a teraz mamy w lesie. W lesie na okładce wiewiórka, która rusza ogonkiem. A w środku poznamy leśne nie tylko zwierzęta. Jeleń nam się tutaj skrył i ma wielkie rogi. Też przeskoczymy sobie troszeczkę. Tutaj mamy gniazda, mamy drzewa, mamy... O, zobaczcie, jak nazywają się młode dziki. I znowu wysuwamy warchlaki. Widzicie, jak super te książki są skonstruowane. Ja jestem nimi oczarowana. Tutaj mamy sowę, która nam się chowa w drzewie. Te wszystkie elementy bardzo łatwo się przesuwa, obraca czy też wysuwa. Nie ma z tym żadnego problemu. Oli również samodzielnie potrafi to wszystko zrobić. No i zawsze na końcu mamy takie podsumowanie wszystkich tych, można powiedzieć, słówek, które poznaliśmy w książce, wszystkich obrazków, które tam były na tych stronach podpisane. I ostatnia książeczka, niestety już do końca dobijamy, ostatnia książeczka z serii Pierwsze słowa, Moje ciało. Akademia Mądrego Dziecka, oczywiście, dziewczynka nam tutaj porusza oczkami, mamy ciało, poznajemy ciało, tak pokrótce, bo to jest książeczka dla małych dzieci, tutaj dzieci nam się chowają na placu zabaw, wyskakują i możemy im akuku zrobić. O, zobaczcie to. Chłopiec robi śmieszną minę. Tutaj też poznajemy elementy podstawowe. Co się znajduje na głowie? Codzienne czynności. I na samym końcu, bo też wszystkiego Wam nie zdradzę, wszystkich stron, na samym końcu podsumowanie, czyli wszystko to, co poznaliśmy w książce. Moje ciało w lesie, strażacy, młode zwierzęta i w nocy. Nowości z serii Akademia Mądrego Dziecka. Pierwsze słowa, fantastyczne książki, w których jest masa do przesuwania, masa nowych słówek. Tematycznie posegregowane, można powiedzieć, każda książka o czymś innym, a w serii dotychczas ukazały się Pojazdy na wsi, W domu i kolory, i te książki w większości możecie u nas zobaczyć, bo teraz już pewna nie jestem, czy książki, którą kupiłyśmy później, też Wam pokazywałam, czy nie, ale ja to sprawdzę i jeżeli nie, to w jednym z kolejnych filmów pokażę Wam tą zaległą, czy też te zaległe książeczki, a tymczasem o tych możecie więcej poczytać i pooglądać zdjęć na blogu, gdzie Was serdecznie zapraszam, w opisie do filmu jest link. Dziękuję już za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.